Cześć, witam Was serdecznie. Chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć o moich uzależnieniach, przede wszystkim od słodyczy. Oczywiście nawiązując do zdrowego żywienia i diety dr Dąbrowskiej. Jak się pozbyłam przede wszystkim uzależnienia od słodyczy, które uwielbiałam, tak? Może powiem najpierw, na czym polegało moje uzależnienie. Więc tak. Byłam na tyle uzależniona, że te słodycze po prostu jadłam tonami. Bardzo lubiłam czekoladę, lubiłam batony wszelkiego rodzaju i wszystko po prostu pochłaniałam, jak tylko mogłam. Kupowałam sobie taką dużą czekoladę Milkę bądź te Oreo i potrafiłam ją zjeść na raz w samochodzie. Bardzo lubiłam toffee, potrafiłam zjeść po 3 lody z McDonalda za jednym razem. Lody Magnum, jadłam bardzo dużo. W ogóle wszystkie słodycze. Piekłam cały czas ciasta, piekłam różne rzeczy i cały czas u mnie było multum słodyczy. Moje dzieci dzięki temu też kochają słodycze oczywiście, bo w poprzednich ciążach bardzo dużo ich jadłam, więc ciężko jest wyeliminować te słodycze, ale chciałam Wam powiedzieć, że przede wszystkim, że to nie trwało od razu, przetłumaczyłam to sobie najpierw w głowie, że słodycze bardzo źle działają na komórki, że wszystkie choroby, jakie mamy, typu jakieś nowotwory, jakieś tarczyce, cukrzyce, nawet głupie zapalenie oskrzeli bądź jakaś infekcja, jeżeli jemy bardzo dużo słodyczy, to przez to nam się ona pogłębia. Cukier żywi każdą chorobę, każdą. Cukier to także białe pieczywo, cukier jest i w mące, wszędzie. Wszędzie po prostu w niezdrowym oczywiście żywieniu, tak? No ale ja spróbowałam tutaj się odzwyczaić od tego cukru, ponieważ pomimo tego, że nie było po mnie widać, dlatego że ja nigdy nie miałam takiej wielkiej tendencji do tycia, więc nie przeszkadzało mi to do momentu, kiedy nie miałam celulitu. Czyli tego, co chciałam się pozbyć, dlaczego poszłam pierwszy raz na dietę dr Dąbrowskiej, tak? I powiem Wam tak, po pierwszej diecie 6-tygodniowej nie pozbyłam się tego uzależnienia od słodyczy. Pozbyłam się go dopiero po drugiej diecie. Po drugiej diecie, po kolejnych dietach, które robiłam po 2 tygodnie, po tygodniu, takie już oczyszczające tylko, dopiero wtedy się pozbyłam. Najpierw ułożyłam sobie wszystko w głowie, że słodycze są niezdrowe, że słodycze żywią wszelkie choroby, a ja zaczęłam niestety chorować. Zapalenie pęcherza mi się też pogłębiało w momencie, kiedy jadłam więcej słodyczy. Wszystko pogłębiało się od słodyczy. I zauważałam to na swoim organizmie. Do tego czytałam dużo książek, dużo filmów na YouTubie oglądałam o pasożytach, o słodyczach, o tym, że słodycze też żywią pasożyty. Próbowałam sobie obrzydzić najpierw te słodycze, zobaczyć jak na przykład jest wiele filmików w YouTubie, gdzie w słodyczach są larwy mola spożywczego i one po prostu pełzają, później jak się wylęgają w różnych... U mnie w rodzinie zdarzyło się, że ktoś znalazł takie larwy już wylęgnięte w ptasim mleczku i w innych rzeczach, w alpejskim mleczku także. Więc naprawdę ja po prostu stwierdziłam, że koniec, nie będę tego robić. Co zrobiłam? Poszłam oczywiście, bo po pierwszej diecie dr Dąbrowskiej rzuciłam się na słodycze. Celulit mi wrócił, ale nie była to zdwojona siła, tylko normalnie. Także po każdej diecie macie i tak mniej tego celulitu, dziewczyny. To akurat typowo do kobiet mówię. Później 6 tygodni przemyślałam kwestię, później już mniej jadłam tych słodyczy, ale jeszcze nie do końca. Zawsze te słodycze jednak towarzyszyły mi tutaj tak gdzieś tam i chciałam wszystko co słodkie. Po drugiej diecie było już inaczej, dlatego że tutaj już zaczęłam być chora, zaczęłam mieć niedoczynność tarczycy, zaczęłam mieć różne inne dolegliwości, stwierdziłam, że sama sobie szkodzę. Wymyśliłam sobie to w głowie, że słodycze są złe, niedobre, straszne, choruję przez nie i tak dalej. Także bardzo dużo zależy od głowy dla tych uzależnionych od słodyczy. Zaczęłam zastępować słodycze. W ogóle tak, na diecie dr Dąbrowskiej po 7 dniach mija Ci ochota na słodycze.
mija takie wielkie parcie na słodycze. Pojawia się ono po 3 tygodniach, gdzie znowu bym zjadła coś słodkiego. Ja sobie radziłam w tym momencie pieczonymi jabłkami z cynamonem. Są po prostu rewelacyjne. Wydzielają fajną fruktozę, gdzie ona jest taka bardzo słodziutka i po upieczeniu i było to po prostu niebo dla mnie i bardzo mnie ratowało. Do dzisiaj jem jabłka pieczone i moje dzieci tak samo. W ogóle to mam tonę w domu słodyczy. Sorry, coś tutaj mam. O, okej. Znaczy mam tonę w domu owoców, przepraszam, nie słodyczy. Mam tonę owoców. I na przykład owoce typu, o, na przykład, bardzo dużo pomarańczy jem, one są bardzo słodkie. Cały czas jem też jabłka. Cały czas kiwi. Jem też owoce kiwi, bardzo polecam, dlatego przeważnie ja teraz jestem w ciąży, więc bardzo potrzebne są dla kobiet ciężarnych, ponieważ mają dużo kwasu foliowego, dużo chlorofilu i tak dalej, co jest bardzo ważne. Mandarynki, oczywiście banany wszelkiego typu. Akurat jestem w kuchni, więc mogę Wam to wszystko pokazać. Także pozbyłam się, słuchajcie, tego uzależnienia. Już w tej chwili nie mam sytuacji, że muszę zjeść słodycze. Jak jestem gdzieś na urodzinach, czy coś robię i jem kawałek tortu, kiedyś zjadałam 3. Teraz zjadam kawałek, a nawet nie do końca. Także można się pozbyć słodyczy, trzeba sobie tylko w głowie ułożyć, że już nie możemy ich jeść, bo one nam szkodzą, szkodzą naszym dzieciom, szkodzą na wszystkie nasze choroby, mniejsze, większe. I naprawdę uda się. Mi się udało, byłam słodyczojadem niesamowitym. Udało mi się zrezygnować ze słodyczy, tylko trzeba chcieć. Gorąco Was zapraszam do tego, ponieważ celulit nie wraca, jeżeli nie jecie słodyczy. Jeżeli nie jecie pizzy, fast foodów też nie wraca. Także zapraszam do pizzy domowej i zapraszam do owoców i do koktajli słodkich z owoców. Pozdrawiam, do usłyszenia!